Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj opowiem Ci o władzy. O tym, jak zdobyć władzę. Nie obiecuję oczywiście, że od razu zostaniesz prezydentem czy prezesem wielkiej korporacji. Chodzi mi o władzę w najbliższym okręgu na razie, wśród ludzi, którzy Cię otaczają. Jeżeli chcesz i to Ci wystarczy, to dobrze. Jeżeli nie, to będzie dopiero początek Twojej drogi. Władza. Chciałbym powiedzieć Ci o prawdziwej władzy. Nie takiej władzy, jaki ma gruby Rychona Ząbkowskiej. Kiedy niby rządzi na tej ulicy, ale rządzi przez strach. To nie jest prawdziwa władza. Wtedy ludzie będą poza Twoimi plecami robić to, co uważają za stosowne, będą starali się omijać Twoje polecenia, Twoje nakazy, zakazy. Władza przez strach nie jest dobrą władzą, nie jest trwałą władzą. Chodzi mi o to, jak zdobyć władzę trwałą i władzę prawdziwą. Nie będzie tutaj prostej sztuczki, to wszystko jednak wymaga pracy, chociaż w trakcie filmu potem kilka takich prostych, małych sztuczek Ci podam, natomiast nie jest to rozwiązanie całościowe. Jak na wszystko, co dobre, jak na wszystko, co wartościowe, na tą władzę trzeba zapracować. Jak? Pierwszy punkt to jest, jeżeli chcesz mieć władzę nad innymi, musisz mieć również władzę nad sobą. Przede wszystkim, jeżeli nie potrafisz rządzić sobą, nie będziesz w stanie rządzić innymi. Jak rządzić sobą? Jest to może temat na oddzielny film, powiem tutaj w skrócie. Przede wszystkim samodyscyplina. Zdrowe podejście do siebie. Owszem, jest bardzo dobrze kochać siebie, co nie ma nic wspólnego z samolubstwem. Święty Augustyn mówi, kto nie kocha siebie, nie kocha Boga. Trzeba kochać siebie, ale tak jak surowy rodzic. Pełna miłość, pełna odpowiedzialność, ale również i dyscyplina. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest wzmocnić swoją samodyscyplinę. Panować nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoimi odruchami. Wtedy inaczej wyglądasz. Inaczej wyglądasz w oczach ludzi, masz inne wibracje, stajesz się po trochu osobą według nich predysponowaną do posiadania władzy. Jeszcze o panowaniu nad sobą. Nie pozwól, aby Twoje otoczenie Tobą rządziło. Jeżeli chcesz rządzić otoczeniem, otoczenie nie może rządzić Tobą oczywiście. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, pierwsza rzecz, emocje. Emocje, które są niepotrzebne, które są wzbudzane przez otoczenie. Czasami ktoś Ci coś powie, wtedy od razu się w Tobie gotuje, reagujesz niepotrzebnie. Niepotrzebnie, tu nie należy podlegać emocjom, tutaj trzeba znajdować rozwiązania. Jak mówiłem już na jednym z moich filmów, jeżeli słowa mogą Tobą rządzić, każdy może Tobą rządzić. Więc reaguj na słowa, czyny czy zdarzenia racjonalnie, znajdując najlepsze rozwiązanie dla siebie, a nie rzucając się w wir emocji. Druga rzecz, jak otoczenie Tobą rządzi czy manipuluje, to, co nazywamy asertywnością. Czasami idziesz za tłumem. Czasami idziesz za przyjaciółmi czy znajomymi, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo wstydzisz się powiedzieć, że myślisz inaczej. Czy to jest postawa osoby, która rządzi? Nie. Osoba, która rządzi, ma swoje własne zdanie, postępuje według swojego własnego zdania i przekonuje lub nawet czasem narzuca je innym. Jeżeli przyjechał do Polski zespół Granie w Banie,
który się bardzo podoba twoim znajomym. Z entuzjazmem mu idą na koncert. Ty idziesz z nimi. Dlaczego? Jeżeli dlatego, żeby pobyć w dobrym towarzystwie, wszystko w porządku. A jeżeli dlatego, że myślisz sobie, ach, jakoś nie wypada powiedzieć, że mi się to nie podoba, a co mi szkodzi, pójdę. To już jest oddalanie od siebie władzy. Także tak, po pierwsze, nie pozwól, aby inni rządzili tobą. Nie pozwól sobie na brak dyscypliny. W tym momencie, jeżeli dobrze już wypracujesz te dwie części, to zobaczysz, otoczenie będzie cię postrzegać jako osobę niezależną, samodzielną, która jest predysponowana do posiadania władzy. Dobrze, przeszliśmy te dwa pierwsze etapy. Teraz bezpośrednio. Bezpośrednio, jeżeli chcesz mieć władzę w jakimś gronie, w jakimś towarzystwie, musisz zastanowić się, jak postępujesz. Nigdy, nigdy nie mów o czymś, czego nie wiesz. Jeżeli wypowiadasz się na jakiś temat, którego nie znasz, autorytatywnie, a potem okazuje się, że to bzdura, jak ludzie mogą chcieć potem twojej władzy? Tu właśnie użyłem dobrego określenia. Chodzi mi o to, żeby twoje otoczenie, czy jakaś grupa osób chciała twojej władzy. Nie była do tego zmuszona, żeby tego chciała. Więc wypowiadaj się tylko na tematy, o których masz pojęcie, na tematy, w których naprawdę wiesz, o co chodzi. Wypowiadaj się autorytatywnie, zdecydowanie. I tu może pierwsza sztuczka. Jeżeli zawsze znajdą się jacyś oponenci, jeżeli trafi się osoba, która będzie chciała twoje zdania podważać, która będzie chciała jakby zbić cię z tej drogi na tron, prosta sztuczka. Nie wiem, czy pamiętasz mój film o potokach energetycznych. Jeżeli tak, to wyczuj te potoki. Jeżeli nie, to po prostu wzbudź w sobie poczucie tej wewnętrznej energii. Skoncentruj ją na czole, tam, gdzie mówią, że jest trzecie oko. I silny potok tej energii wyślij do trzeciego oka oponenta. Nie zrobi mu to krzywdy, ale zatrzyma go, zbije z pantałyku. Albo się nie wypowie, albo jeżeli się wypowie, to jego czy jej wypowiedź będzie nieskładna, rwana, taka jak, trochę jakby bezsensowna, nie odniesie żadnego skutku. Następna sprawa. Jeżeli chcesz rządzić ludźmi, musisz im coś dać. Musisz im dać przede wszystkim pewność, że jeżeli postępują zgodnie z twoimi wytycznymi, to jest dla nich dobre. W każdej sytuacji trzeba znajdować rozwiązania, jak to określają w amerykańskich książkach, win-win. Czyli to rozwiązanie musi być korzystne zarówno dla ciebie, jak i dla tej osoby. Jeżeli będziesz znajdować takie dobre rozwiązania, ludzie zobaczą, że kiedy postępują zgodnie z twoimi wskazówkami, przynosi im to korzyść, potem sami będą prosić o twoje wskazówki, twoje polecenia. Jeżeli chcesz władać ludźmi, musisz też dać im coś innego. Musisz dać im kawałek siebie. Kim jest dobry władca? Dobry władca jest opiekunem swoich poddanych. Jeżeli chcesz w jakimś gronie rządzić, władać, musisz przyjąć odpowiedzialność za te osoby. Musisz im pomagać, musisz im dawać dobre rady. Wtedy oni sami będą sięgać po twoje rady, po twoje polecenia, sami będą cię prosić o to, byś została władcą tej grupy ludzi. Jeszcze jedna sztuczka. Oczywiście też w każdej grupie ludzi znajdą się ludzie, którzy nie bardzo cię lubią,
którzy z jakichś powodów Ciebie się obawiają. Nie trzeba ich niszczyć. To budzi strach, a jak mówiłem, strach nie jest dobrą podwaliną władzy. W takim wypadku należy tych ludzi do siebie przekonać. Oczywiście działając, ale również dam Ci następną sztuczkę. Znowu ta energia, znowu trzecie oko, tym razem delikatnie, posyłając delikatnie energię w trzecie oko tamtej osoby, powiedz oczywiście w myślach, nie na głos. Nie szkodzi, że powiesz to w myślach. Ta osoba i tak wewnętrznie to usłyszy. Jeżeli to jest kobieta, powiedz jej na przykład, jesteś taka piękna. Zobaczysz, zacznie cię lubić. Jeżeli to jest facet, powiedz na przykład, jesteś silny, potężny, podziwiam cię. Oczywiście znowu tego nie usłyszy, natomiast wewnętrznie to odbierze. Odbiorą cię jako osoby przychylne, z którymi warto współpracować i które warto popierać. Władza niesie odpowiedzialność, tak jak powiedziałem. Także jeżeli zdecydujesz się przejąć w jakiejś grupie, potem może większej, jeszcze większej władzę, pamiętaj, że niesiesz za tą grupę odpowiedzialność. Indywidualnie i zbiorowo. Jeżeli będziesz osobą, która ma samodyscyplinę, która nie ulega wpływom otoczenia, która niesie pożytek, która niesie spokój i poczucie bezpieczeństwa, wtedy nie musisz robić więcej nic. Zobaczysz, ludzie sami będą cię prosili, aby tą władzę nad nimi przejąć. A dodatkowo, po przejęciu władzy, będą z tobą współpracować, będą cię szanować. Zostaniesz przynajmniej w tym małym czy większym gronie prawdziwym władcą. Czego ci oczywiście życzę, jeżeli tylko naprawdę tego chcesz. Zastanów się, czy naprawdę tego chcesz, a jeżeli tak, to cóż, do roboty. Zapraszam Cię na następne moje filmy. Mam jeszcze troszkę wolnego czasu na zdalne seanse uzdrawiające, czy po prostu poprawiające energię, przepływ energii wewnętrznej. Jeśli Cię to interesuje, napisz maila. Myślę, że się jakoś porozumiemy. I następny film wkrótce. Mam nadzieję, że ten był dla Ciebie pożyteczny i przyniesie Ci korzyści. Dziękuję.